Okej, witam wszystkich. Dzisiaj będzie taki super filmik na temat tego, jak zmodyfikowałem firmware, który zmienia opis urządzenia z EZ U3 Capture na HD Game Live. Chodzi o EZK 266 wersję i pokażę Wam, jak to wygląda. Na przykładzie odpalę teraz tutaj programik do przechwytywania tam obrazów i widzicie. Tutaj macie HD60 Game Live, nazwę już jako tego EZK-a. Mi się to bardziej oczywiście podoba. I teraz Wam pokażę jeszcze na przykładzie tego HDMI grabera. Podpiąłem go teraz pod kamerkę JVC. Dodam opis modelu. Poczekaj, bo teraz nagrywam. Dodam teraz opis pod filmem, jaki to jest model tej kamerki. I teraz tak, w OBS-ie tu mam ustawione takie opcje jak, mam nadzieję, że to będzie widać. Jeżeli będzie widać, to będzie super. Format własny 1920x1080, FPS jest 60. Format wideo UF2. Kolory są takie, domyślne. Zakres kolorów damy pełny. A nie, wtedy gorzej wygląda. Damy częściowy. Lepiej, a damy domyślny kolorów. Dobra, niech będzie domyślny. Widać, że nie jest takie zabielone. Tak wyglądają opcje tej kamerki. No i tutaj mamy do wyboru właśnie HD60 Game Live. Zamiast EZK-a tej nazwy. Taka trochę do bani ta nazwa była. Wszystko działa elegancko. Wrzucę ten firmware do mojego dysku na chomik. Chomikuj.pl. I teraz pobawimy się tą kamerką JVC. Zobaczycie, jakiego ona ma potężnego zooma. Jeszcze raz ja chyba sobie tutaj zmienię kolory, bo wtedy chyba było na częściowy. Dobra, niech będzie częściowy. Patrzcie na to. Kamerka ma zoom razy 20. To jest potęga. To jest lepsze niż lornetka. To jest zoom optyczny oczywiście. To jest na maksa już. Widać wszystko, co stało gdzieś w chacie. Chyba tutaj śpi jakiś kot. No, temperaturę dałoby się odczytać. Bez problemu. Jakbym ustawił tak, żeby się nie ruszała kamerka. I by był termometr w moją stronę, to tak. Pięknie to działa. No i oczywiście przy okazji zobaczycie, jak nagrywa ten HDMI grabber. Zobaczmy, co tam jest daleko gdzieś w tych oknach. Mówię wam, to jest lepsze niż lornetka, bo taką kamerę można podłączyć pod jakiś tam telewizor 55 cali. Długi kabel do zasilania. Długi kabel HDMI i możemy filować jak cholera. Wiem, że niektórzy lubią podglądać. Ja oczywiście się teraz bawię w zoom. Ja zawsze lubiałem sobie patrzeć na dach. Na anteny dach, na dachu. Miałem kiedyś lornetkę taką normalną, nie? To lubiłem strasznie patrzeć po dachach. Patrzę, czy jest taka jakby aberracja chromatyczna, czyli taka poświata lekka, ale na razie nie widzę nic. Zobaczmy sobie, co to jest tutaj nad bramą, tata. Potęga tego zoomu jest naprawdę. To jest tylko 20 razy. A wyobrażacie sobie te aparaty, co mają założone na obiektyw, no znaczy mają założony obiektyw na przykład jakieś 1000 razy powiększenie. Jesus, to jest dopiero power, jaki to musi być. Są filmiki na YouTube, jak goście robią właśnie przybliżenia, jakieś kwiatki. Naprawdę super to wygląda. O, coś tam mamy jeszcze, jakieś tabliczki.
Dobry patent. No i tak to wygląda. Sobie umieściłem ją na. Zobaczmy, co jeszcze ktoś tam ma wyżej. Jakieś kwiatki. Dobra. A teraz sobie wyobraźcie, jak mieszkacie w jakimś blokowisku, na jakimś takim, nie wiem, 8., 10. piętrze i macie wokoło betonowy las. No to był taki mały teścik. Głównie chodziło mi o to, żeby pokazać wam tą nazwę, że jest zmodyfikowana HD60 Game Life. I przy okazji zobaczyliście, jak działa kamerka z HDMI grabberem, czyli takie trzy w jednym. To było na tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się.